Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinię. Naszym gościem jest profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, przed chwilą zakończyło się, no tak z pół godziny temu, spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą. No, jednym z tematów tego spotkania no, były sprawy wewnętrzne, o których porozmawiamy, ale kluczowa sprawa, wizyta Donalda Tuska w Kijowie. Nie wiemy, kiedy ona się odbędzie. Premier ją zapowiedział w trakcie piątkowego wywiadu dla trzech telewizji. Proszę powiedzieć pana zdaniem, czy w trakcie tego spotkania będą omawiane już takie mocne konkrety, czy to jest takie spotkanie zapoznawcze? Mówię o tym spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim spodziewanym, chociaż panowie się już znają. Mam takie... Rozmawiałem też... Może inaczej zacznę. Mam takie poczucie... Albo jeszcze inaczej, jestem pewien, że na nasze pokolenie spadła dużo większa odpowiedzialność, niż żeśmy się spodziewali. I na tych polityków, którzy będą w najbliższych latach rządzić europejskimi krajami, dlatego że naprawdę zostało nam mało czasu. To nie jest kwestia rozmowy o wojnie gdzieś daleko. Wojnie, ludzie mówią, wojna na Ukrainie, pomagamy Ukrainie. Mówię, tak, w takim sensie, że w Polsce wybuchło powstanie humanitarne, że Polacy się wszyscy zaangażowali, pomagamy. Ale w istocie sprawy to nie jest pomoc Ukrainie. W istocie sprawy to jest pomoc sobie. Dlatego, że nie ma dzisiaj złudzeń co do jednego. Zostało nam 3, 4, 5 lat na to, żeby radykalnie zmienić podejście państw europejskich do obrony i żeby wystraszyć Putina. Bo jeżeli nie, to co? Naszym zadaniem jest efektywnie odstraszyć Putina. Bo jeżeli nie, on uderzy na następny kawałek Europy. Naszym zadaniem jest efektywnie chronić granice Zachodu i wybronić Ukrainę. I tylko w tym kontekście należy rozpatrywać polską politykę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I do tego ludzie, dzisiaj to wychodzi z każdej rozmowy. Najważniejszym elementem dla każdej Polki, Polaka, w każdej rozmowie jest bezpieczeństwo. Ludzie mówią o bezpieczeństwie. I myślę, że jesteśmy winni prawdy, czyli powiedzieć, że zagrożenie jest. Powiedzieć, że zostało nam kilka lat na to, żeby się od niego ubezpieczyć i że zwycięstwo jest możliwe. Przez zwycięstwo rozumiem, że Putin nie jest w stanie wygrać z Ukrainą. To z tego punktu widzenia, jak powinna pana zdaniem wyglądać taka agenda spotkania, czy wizyta Donalda Tuska w Kijowie? O czym będzie rozmawiał premier Donald Tusk, to ja nie będę mu opowiadał o tym w formie wywiadu, ale mogę odpowiedzieć inaczej, co dzisiaj jest najważniejsze. Dzisiaj najważniejsze jest dać gwarancję Ukrainie, że ten rok, który się zaczął 24, który może być decydujący, że oni mają wsparcie. 22 rok, zwycięstwo Ukrainy pod Kijowem. Nie dał rady Putin zdobyć Kijowa. Było kluczowe. 23 rok, przebudowanie, przegrupowanie armii, pewne zwycięstwa. Nie jest tak, że Ukraina sobie nie radziła. Przeciwnie, dała radę utrzymać linię frontu, dała radę razić cele na Krymie, razić cele efektywnie na Morzu Czarnym. Rosja nie jest w łatwej sytuacji, szczególnie teraz. Putin jest bardzo wystraszony, bo on ma te wszystkie syndromy dyktatora, bo idą wybory w Rosji, bo nie wie, czy jego otoczenie nie szykuje przeciwko niemu jakiegoś spisku. Widać to było jak w soczewce, jak walczył z Nawalnym w ostatnich tygodniach. Przecież na logikę on nie musi walczyć z Nawalnym. Nawalny jest słaby, jest w więzieniu, a on mu zmienił, żeby to było... Wysłał go na daleką północ. Wysłał go już tam, gdzie naprawdę on jest daleko od Moskwy, daleko od kogo. No dobrze, ale pan uważa, że Władimir Putin w ogóle mógłby przegrać te wybory? To nie chodzi o to, czy Władimir Putin przegra te wybory, bo to nie są prawdziwe wybory. To chodzi o to, czy on będzie odczuwał, że jego otoczenie go naprawdę wspiera. Żeby odczuwał, że skala poparcia w tych wyborach będzie bacznie obserwowana przez ludzi, którzy wokół niego siedzą. Którzy wiedzą, że jeżeli coś nie pójdzie, to oni mogą stracić całe swoje życiowe kariery, majątki, zdrowie, bezpieczeństwo, a może życie. I jeżeli coś grozi dzisiaj Putinowi, to przede wszystkim bunt na pokładzie. Są tacy ludzie na Zachodzie, którzy mówią, to niekoniecznie musi być korzystne, bo to może być z pozycji radykalnych. Nie? Ja na to mówię tak, nie da się dzisiaj, oni nie są w stanie odsunąć Putina, mówię o jego wewnętrznym, o jego kręgu, o jego otoczeniu, z pozycji innych niż radykalne. Więc oni go będą krytykować, że trzeba radykalniej. Ale to nie będzie takie istotne, bo ważna jest sama zmiana. A później otworzą się nowe możliwości. To a propos jeszcze wizyty Donalda Tuska w Kijowie, czy pana zdaniem władze w Kijowie cieszą się, że w Polsce dokonała się zmiana władzy?
W relacjach polsko-ukraińskich kluczem jest ułożenie relacji nie w oparciu o emocje, ale w oparciu o zobowiązania prawne. Osobiście jestem zwolennikiem powrotu do idei traktatu polsko-ukraińskiego. Napisaliśmy o tym kilka tekstów z byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim. Taki koncept. Widzę, że zwolennikiem mocnym tego rozwiązania jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Widzę, że trzeba uspokoić emocje w relacjach polsko-ukraińskich. Dobre są te pozytywne emocje, ale one mijają. My potrzebujemy rozwiązań prawnych. Potrzebujemy wiedzieć, do czego zobowiązuje się Ukraina teraz i po wojnie. I potrzebujemy, oni potrzebują wiedzieć, do czego my się zobowiązujemy. To zapytam inaczej, czy łatwiej będzie się teraz Kijowowi rozmawiało z Warszawą niż kiedy był poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego? Teraz będzie racjonalnie. Teraz będzie racjonalnie w oparciu o te główne cele, czyli bezpieczeństwo i dobrą współpracę polsko-ukraińską w przyszłości. My musimy sobie uświadomić, że to jest historyczna sprawa. To nie chodzi o to, żebyśmy się pokłócili o jedną czy drugą blokadę. To są sprawy techniczne, taktyczne, trzeba je poważnie rozwiązywać. Mówimy o blokadzie granicy ukraińskiej. Trzeba zadbać o polskie interesy w trakcie negocjacji z Unią Europejską, które Ukraina niebawem rozpocznie. Ale trzeba też popatrzeć na mapę i zrozumieć, że to jest raz na 300 lat, kiedy możemy się na nowo ułożyć. I ta szansa nie jest zmarnowana jeszcze. I ja uważam, że to jest kluczowe przesłanie, które powinno płynąć dzisiaj do Kijowa, żeby nie zmarnować tej szansy. Mówię to otwarcie przyjaciołom ukraińskim. Nie zmarnujcie tej szansy. Niech się wam, nie wiem, nie wydaje, że można przeskoczyć Polskę, pogadać w Brukseli gdzieś tam. Trzeba dzisiaj zrobić... powiedziałbym nowy deal i częścią tego nowego porozumienia powinno być wsparcie dla Ukrainy, żeby efektywnie weszła do Unii Europejskiej. To jest dla nas korzystne, a negocjacje muszą być dokładnie przeprowadzone tak, by tam, gdzie, przecież często tam, gdzie były pola konfliktu za rządów pisowskich ostatnio, na przykład w sprawach transportu, można było zrobić wielki biznes, tworzyć polskie miejsca pracy w każdej z tych spraw. Zamiast odstraszać Ukraińców, trzeba było pokazać, że efektywnie jesteśmy w stanie organizować transport i zarabiać na transporcie. Wie pan, ja jestem z Podkarpacia, tam jestem posłem. Widzę, ile tam może powstać polskich miejsc pracy. Tylko ktoś musi myśleć troszkę dalej niż 2 miesiące do przodu. I takie myślenie trzeba zaproponować. A to się da zrobić tylko w oparciu o, jak Niemcy z Francuzami, jak Francuzi z Włochami. Czyli Niemcy z Francuzami mają traktat elizejski, później zmieniony na traktat, uzupełniony przez traktat akwizgrański. I my czegoś takiego potrzebujemy. Dużego, nowego porozumienia w ramach tej zjednoczonej Europy, która się rozszerzy, bo to już jest dzisiaj jasne, że się rozszerzy. I to jest element podstawowej polskiej strategii. Taki jest plan. To już wracając na grunt Polski, jeden z tematów spotkania prezydenta z premierem był konflikt w prokuraturze. Adam Bodnar stwierdził w piątek, że prokurator krajowy Dariusz Barski nie może pełnić swojej funkcji ze względu na to, że był przywrócony do czynnej służby na podstawie wadliwego przepisu. Pan premier powołał pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Prezydent Andrzej Duda nie uznaje tej decyzji. Spotkał się dzisiaj z częścią zastępców Adama Bodnara, również z prokuratorem Barskim i żąda od premiera, żeby ten wpłynął na Adama Bodnara, by, jak to stwierdził prezydent, przywrócić stan zgodny z prawem. W co idzie prezydent? W co gra? Wszystkie te historie są o tym samym. To znaczy pisowcy budowali autorytarne państwo i to dzisiaj widać. I przyjęli takie założenie jak komuniści w 1989 roku, że nawet jeżeli przejściowo na przykład stracą większość w Sejmie, to wszystkie kluczowe instytucje, media, pan mówi o tych władcach przyrodzonych. Tak, to są, bo oni myśleli o sobie jak część, jak w pierwszej Rzeczpospolitej część panów, że oni są władcami przyrodzonymi i nic ich nie odspawa od władzy. I teraz się nagle okazało, że Polacy postanowili inaczej. Ale ja widzę, że nawet u części centrowych komentatorów czy polityków pojawia się coś takiego, żeby uznać, że pisowcy mają te specjalne prawa tych władców przyrodzonych Polski. Nie są żadnymi władcami przyrodzonymi. Mogą władzę stracić i właśnie ją stracili. I to musi być efektywne. I przepraszam, jak ma rządzić minister sprawiedliwości, jak oni mu ustawili tak cały system,
że on miał co, przyjeżdżać przez rok do biura, witać się z osobami, które otwarcie politycznie się zaangażowały w ostatnich latach. No ale zarzuty są takie, że ustawa o prokuraturze jest jasna, że żeby odwołać prokuratora krajowego, potrzebna jest zgoda prezydenta. Ale to jest ten tak zwany bezpiecznik wprowadzony jeszcze przed wyborami. Ale popełnili błąd, bo wadliwie powołali Barskiego i to nie było skuteczne. No tak się płaci za takie błędy. Zresztą nie pierwszy raz nie byli sobie w stanie poradzić. Chcieli być władcami przyrodzonymi Polski, chcieli, żeby było tak, że nie ma nad nimi żadnej kontroli, a popełniali banalne błędy. I absolutnie trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby w Polsce przywrócić normalność. W telewizji, w prokuraturze. I czeka nas, myślę, jeszcze wiele takich kawałków. I naszą rolą, moją rolą na przykład, tak to widzę, jest tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że w innym wypadku to by oznaczało, że wyrok wyborców nic nie znaczy. Że tak jak sobie pisowcy ułożyli państwo pod siebie, tak jak wzięli sobie pieniądze, tak jak przelali pieniądze do Rydzyka, tak zostaje na ich. Nie może tak być. A pan sobie wyobraża współpracę z prezydentem, ponieważ Adam Bodnar zapowiedział, że w ciągu kilku dni przedstawi założenia projektu rozdzielającego prokuratora generalnego, funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, czyli tak jak było w latach 2010-2016, Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło. Pan uważa, że jest z Andrzejem Dudą o czym rozmawiać? No bo on będzie musiał tę ustawę podpisać. Dzisiaj, a dokładnie wczoraj, reakcje prezydenta były wysoce neurotyczne i to nawet w sensie dosłownym. To znaczy prezydent bardzo dziwnie się wczoraj zachowywał. Ma pan na myśli to przemówienie w Wojniczu w trakcie 150. rocznicy Wincentego Witosa. No przecież to nie jest tak, że jakaś konsekwencja czy pokazanie pewnej linii manifestuje się przez krzyczenie. Ale też jest tak, i to jest podstawowa rzecz, prezydent jest współtwórcą pisowskiego systemu. Czyli oni próbowali skraść polskie państwo. I prezydent w sensie politycznym brał w tym udział. Tam wspólników było więcej. Pomysł był na to, że zabiorą państwo i już go nigdy nie oddadzą. Państwo będzie rządzone przez oligarchiczną grupę pisowską, która będzie pilnowała, żeby Polacy nie dowiedzieli się, co się dzieje wewnątrz, a instrumentem do tego pilnowania miały być media rządowe. Ten projekt się nie udał po prostu. I myślę, że do prezydenta dotrze z czasem, że ten projekt się nie udał, że trzeba jakoś bardziej racjonalnie podejść, że być może jest jakaś szansa na to, żeby on zaczął odgrywać rolę prezydenta. I że być może on właśnie tak widzi swoją rolę, tak jak to widzimy w ostatnich dniach. Jako wspólnik tego pomysłu pisowskiego na to, żeby byli na zawsze panami. Jako kustosz tego, co zostało z władzy Prawa i Sprawiedliwości. I jest wielu prezydentów w Europie, jest kilku prezydentów w Europie i nie tylko, którzy nie byli w stanie zrozumieć tego, na czym polega kohabitacja. Kohabitacja polega na tym, że on musi współpracować także, jeżeli Polacy wybiorą inaczej niż jego partię. Polacy wybrali inaczej niż jego partię. Ale prezydent jednak ma mandat do sprawowania właśnie swojej władzy, części władzy wykonawczej, który jeszcze przez półtora roku jest ważny. I nikt mu go nie odbiera. Pytanie, dlaczego powołał Barskiego i nie sprawdził kiedyś przed 2 laty, o ile pamiętam, i nie sprawdził dokumentów. Dlaczego popełniał podstawowe, banalne, dziecinne błędy prawne? Dlaczego zgadzał się na zawłaszczenie telewizji rządowej? Przepraszam, co prezydent nie wiedział, co będzie? Co się dzisiaj dziwią? Czemu się dziwią? To miało być tak, że my, to oni teraz już mówią po cichu, myśmy myśleli, że to będzie kilka miesięcy. Ja mówię, no tak spryciulki. Myśleliście, że będzie kilka miesięcy, bo tak żeście sobie wyliczyli do wyborów regionalnych. I myśleli, że tak bez końca. I prezydent brał w tym udział, współpracował, a teraz udaje Greka. No to tak się nie da. Albo trzeba dokonać pewnej zmiany. I ja myślę, że zawsze polityk, szczególnie polityk z poziomu prezydenta w oczywisty sposób może powiedzieć, teraz gram inaczej. Rozumiem, że jest kohabitacja, Polacy postanowili inaczej, nie mamy większości, szukamy rozwiązań. Ale na razie to nie jest wiarygodne. Po prostu nie jest wiarygodne. To jeszcze a propos... I opowiadanie nam, że mamy prosić, błagać, chodzić, nie wiadomo co robić. Przepraszam, co? Mieliśmy pójść do pani Danusi Choleckiej i powiedzieć, pani Danusiu, a teraz prosimy o minutę prawdy. Niech pani nam tam w tych swoich wiadomościach w dzienniku telewizyjnym tak wygospodaruje minutkę, nie? A przepraszam, jak to jest dla bezpieczeństwa Polski, jeżeli rządowa telewizja, bo tak było już nawet po wyborach, atakuje każdego dnia urzędujący rząd Rzeczypospolitej? To jest dobrze czy źle dla bezpieczeństwa Polski? To się teraz wszyscy obudzili? No to musiały być zastosowane wszystkie możliwe formuły prawne i w każdej z tych spraw, bo te sprawy mają, wszystkie są o tym samym. Zarówno sprawa z prokuratorem Barskim, jak i sprawa z mediami. Musieliśmy zastosować wszystkie możliwe formuły prawne, nawet jeżeli komuś się to nie bardzo podoba. A pan uważa, że, to już tak mówiąc brutalnie, w politycznym interesie obecnej władzy jest to, aby panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dalej czy długo przebywali w zakładach karnych?
Jeżeli nie przyjmiemy zasady, że jest to kwestia wymiaru sprawiedliwości, tylko politycy będą radzić, doradzać, odradzać, rozradzać. No prezydent tego oczekuje od premiera, żeby wpłynął na Adama Bodnara w tej sprawie, żeby wypuścił obydwu panów. Nie mam w tej sprawie nic do dodania. Jedno tylko chciałbym powiedzieć politykom dzisiejszej opozycji. Naprawdę chcielibyście, żebyście jako politycy opozycji byli podsłuchiwani, inwigilowani, pegazusowani. To wszystko było. A tym, którzy nas krytykują, którzy nie są w stanie tego zrozumieć, bo mają taką wrażliwość estetyczną, bo część ludzi ma także woli, żeby było tak... Ja to zresztą rozumiem, bo sam też pochodzę z Galicji, nie? Że część ludzi lubi, żeby było tak aksamitnie, nie? Tak gładko. Ale nie zawsze się da. No po prostu w polityce nie zawsze tak się da zrobić. Szczególnie jak partner nie jest na to gotowy. I tu się też nie da tak aksamitnie. Czasami egzekwowanie prawa coś tam boli i coś kosztuje. No dobrze, ale czy nie buduje się jakiś mit teraz? Więźniów politycznych. Marek Suski dzisiaj, codziennie zresztą politycy PiS-u jeżdżą do tych zakładów karnych, w których panowie przebywają, informują o ich stanie zdrowia. Podobno Mariusz Kamiński przebywa na oddziale szpitalnym. Panie redaktorze, przecież to jest sprawa sprzed kilkunastu lat. Ta sprawa nie jest związana z tym, że ktoś inny wygrał wybory. Ta sprawa jest związana z tym, że sądy tak długo działały. Nawet w czasie, kiedy oni reformowali sądy. Że to wszystko się tyle toczyło, aż się dotoczyło do tego momentu. I przepraszam, co teraz ma ktoś zrobić? Znaczy mamy wysłać, znaczy mam pytanie do tych, którzy mają wątpliwości. Chcecie, żeby było w Polsce tak, że ktoś ma wyrok skazujący, a jest politykiem, to mu to ma jakieś fory. Tak? Czy ktoś tak chce? No prezydent uważa, że ich ułaskawił skutecznie 8 lat temu. No to są też jakieś sztuczki druczki prezydenta. Nie? Prezydent może ich, prezydent specjalnie teraz wydłużył przecież tę procedurę po to, żeby ta sprawa dłużej trwała, oni budowali mit. Znaczy to zaczyna wchodzić jako operacja polityczna i wie pan, z jednej strony jest tak, że ja nigdy nie biorę udziału i zawsze każdemu człowiekowi, który się znajdzie, który jest pozbawiony wolności i jest w więzieniu, szczególnie kogoś, kogo znam, to dla mnie jest proste, że to nie jest temat do śmiechu w ogóle. On jest i na poziomie osobistym nie do śmiechu i na poziomie państwowym nie do śmiechu. Ale prezydent ma wszystkie instrumenty i on wie, jak ich użyć. Nie no, mógł od razu ich ułaskawić. Prezydent, jeśli tego nie robi, to świadomie zamienia to w operację polityczną. Po prostu. I myślę, że każdy dorosły powinien sobie z tego zdawać sprawę i nie ma co tutaj sobie robić ani z tego żartów, ani nic. Prezydent ma instrumenty do tego, żeby rozwiązać tę sytuację, jeśli uważa w swoim sumieniu, że należy ją rozwiązać. Inaczej niż poprzez pobyt w zakładzie karnym. Czyli pan nie uważa, żeby jakiś mit, co, który ja się ja ewentualnie rodzi, żeby to było groźne? Ja uważam, że już każde słowo dodane do tego jest za dużo, nie? Bo tu wszyscy wszystko wiedzą, że pisowcy będą nie zawahają się użyć czegokolwiek do odzyskania władzy, bo nie są w stanie jeszcze mentalnie od niej odejść. Jest dla mnie oczywiste. Obserwowałem ich przez 8 lat, patrzyłem, co robią, bałem się, ludzie się bali. Nie jest przypadkiem, że 74% ludzi poszło do wyborów w Polsce. To nie jest przypadkowa historia. Ludzie po prostu czują, nawet jeżeli na co dzień się nie zajmują polityką, to czują, że coś poszło za grubo, za daleko. Że zrobił się świat z Orwella, że oni nam zrobili świat z Orwella, że jedni mogą, drudzy nie mogą. Jeden wchodzi na cmentarz, drugi nie wchodzi na cmentarz. Jeden ma dostęp do rządowych, do pieniędzy publicznych, drugi nie ma dostępu. Wie pan, ja widziałem, ja nawet teraz to widzę, tam gdzie jeszcze pisowcy rządzą. To, że ja poszedłem do piekarni w czasie kampanii wyborczej, nie robiłem tam żadnej polityki. Chciałem po prostu pokazać, że zależy mi na małych przedsiębiorcach, którzy zatrudniają 2-3 osoby. To ta piekarnia do dzisiaj ma kłopoty przez to. To nie jest, to łatwo się mówi w Warszawie, o, ponieważ ktoś jest politykiem, to weź mu, zrób jakieś fory, nie? A co ma powiedzieć ten, kto nie zna nikogo, kto gdzieś tam po prostu, komu jest po prostu zwyczajnie ciężko i boi się, że jutro nie będzie miał z czego utrzymać rodzinę. Więc tyle i kropka na ten temat. Paweł Kowal był gościem programu Opinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.